Nasze materiały napędza ceneo.pl, największa porównywarka cen gier. arn.eu. Cyber Sentinel to nowa logiczna gra na Steama autorstwa niezależnego studia Mind Helix. Bonusowe punkty za to, że jej autor od wielu lat jest aktywnym członkiem forum arn.eu, a ja sam uczestniczyłem odrobinkę w procesie twórczym, bawiąc się w beta testera. W Cyber Sentinelu pełnimy rolę hakera w kiczowatej reprezentacji cyberprzestrzeni rodem z filmów science fiction lat 80. i 90. Zasada działania oparta jest o koncept maszyny stanów Turinga i wykorzystuje ten pomysł do pokierowania nas przez kilkadziesiąt łamigłówek opartych o bardzo prostą formułę. Działa to mniej więcej tak. Musimy zaprogramować znajdującą się na planszy kostkę w taki sposób, by nie uległa zniszczeniu i po drodze zebrała wszystkie pliki reprezentujące hakowane przez nas dane. Programowanie odbywa się na osobnej, wysuwanej planszy i sprowadza do umieszczenia na niej symboli rozkazu, jakie ma wykonać kość. Rozkazy to proste: stój, idź w lewo, prawo, górę bądź dół. Następnie łączymy ze sobą te ikony strzałkami oznaczającymi, w jakiej kolejności mają się one wykonać. Po wciśnięciu przycisku play nasz pseudokod wykonuje się. Prawda, że to proste? Oczywiście sprawa dodatkowo komplikuje się wraz z postępem kampanii. Do naszego programu dodawać możemy warunki w zależności od tego, na jakim kolorze pola stanie kostka, czy bardziej złożone rozkazy, w tym pętle programowane poprzez odpowiednie kierowanie strzałek. A potem to już ogólnie masakra, gdy na planszach pojawiają się wrogowie, przełączniki wyłączające śmiercionośne lasery, a nawet większa liczba kostek, które trzeba ze sobą odpowiednio zsynchronizować. Skłamałbym, gdybym powiedział, że przeszedłem całość, bo mózg zaczął mi parować gdzieś w połowie rozdziału drugiego, ale powoli i na spokojnie przebijam się stopniowo przez kolejne poziomy. Prócz tego, że możemy przechodzić planszę, gra dodatkowo nagradza nas za zrobienie tego w najmniejszą możliwą liczbę komend, przyznając nam od 1 do 3 multipasów, czyli gwiazdek, za ich ukończenie. Miłym bonusem jest wbudowany edytor poziomów z obsługą Steam Workshop, gdzie już znaleźć można szereg stworzonych przez społeczność kosmicznie pomysłowych plansz. Są za to dwa problemy, nad którymi musi jeszcze popracować autor. Pierwszy to toporny interfejs obsługiwany myszą, który aż prosi się chociażby o obsługę prostych skrótów klawiszowych. Drugi to niestety cena. Aż 10 euro za grę tego kalibru to niestety moim zdaniem spora przesada. Jeśli jednak lubicie wymagające gry logiczne i chcecie wesprzeć rodzimą myśl techniczną, link do Steama znajdziecie w opisie tego materiału.